przemieszanie człowiek poziomu. Nie tyle fikcja korzysta z rzeczywistości, ile raczej granice pomiędzy jedną a drugą się całkowicie zacierają. No bo informacja jest taka, kto chce się dowiedzieć prawdy o tym, co się stało 10 kwietnia 2010 roku, tak przekonują na przykład politycy partii rządzącej, powinien koniecznie wybrać się do kina. W kinie jest prawda, natomiast w tych przestrzeniach, które tradycyjnie do dystrybucji prawdy służą, czyli w gazetach, na przykład w mediach, ale też w dokumentach prokuratorskich, w dokumentach komisji badających katastrofę, otóż tam wszędzie jest fikcja.